Cześć kochani, witajcie w kolejnym odcinku z serii Toka Life World. Dzisiaj zapraszam Was na wyjątkową serię, w którym to poznacie trójkę nowych bohaterów. Oto przed Wami Zuza oraz Tola oraz ich niesforny brat Kacper. A razem z nimi zaczynamy cykl odcinków Back to School. No to co, zaczynamy od stworzenia pokoju dla naszych wspaniałych uczniów. Zaczniemy od tego, że tutaj w tym najmniejszym pomieszczeniu zrobimy sypialnię dla dziewczyn. Dziewczyny są dwie, więc powinny mieć dwa łóżka, zatem poszukajmy, cóż my tutaj możemy im zaproponować. Dwa łóżeczka, albo piętrowe, albo właśnie takie fajne pojedyncze. Nie zapomnijmy również o pomalowaniu ścian, wybierzmy zatem jakiś fajny kolor. Może ten żółty będzie idealnie do dziewczyn pasował, albo coś takie delikatne w odcieniu różowego. Na środku koniecznie musi się pojawić jakiś stoliczek. Zatem poszukajmy czegoś fajnego, może to takie okrągłe. Chciałabym, aby każda z dziewczyn miała swój wieszak na ubrania. Zatem każda tutaj nad łóżkiem będzie miała swój zestaw ubranek. Myślę, że po trzy zestawy w zupełności wystarczą. A następnie jeszcze damy tutaj jakąś półkę na górze. Czas na jakieś małe dodatki. Poszukajmy, cóż my tutaj możemy dać dziewczynom. Ale dziewczynom damy tutaj kwiatka, na pewno jeszcze jakiś fajny dywanik i na koniec jeszcze moja ulubiona rzecz, czyli kwiatki koniecznie wiszące. Może zaproponujemy im takie po prostu dwie gwiazdeczki. Taram, taram, tadam! I pierwszy pokój jest już stworzony, a to jest pokój naszych uroczych dziewczyn, które mogą, zobaczcie, tadam, wskoczyć nawet do łóżka. Przejdźmy teraz obok, tutaj mamy taki nieco większy pokój i to będzie sypialnia i pokój do uczenia się naszego ukochanego, słodkiego chłopaka. Zacznijmy zatem od łóżka, cóż możemy mu tutaj wybrać? Myślę, że to będzie idealne. Teraz koniecznie jakieś biurko, to jest super, będzie idealnie tutaj pasować, oczywiście nie może zabraknąć przy biurku sprzętu. Odpowiedniego do nauki sprzęt, czyli komputer. Mamy tutaj gigantyczny monitor na samym środku. Teraz będziemy potrzebować jakieś fajne oświetlenie. Wydaje mi się, że tutaj była taka lampka na biurko. Jest w kolorze takim miętowym. No i może od razu kolorystycznie stwórzmy tutaj ściany i podłogę. O, myślę, że te kolory będą idealne. Teraz jakieś siedzenie przy tym biurku by nam się przydało, jakieś krzesło, myślę, że to będzie ok. I na ścianie koniecznie jeszcze bym chciała jakieś półeczki, zatem zobaczmy, cóż my tutaj mamy. Jest fajna szafka, ona będzie fajnie tutaj wyglądać. Kilka takich półeczek, jedna, druga i trzecia, tak abyśmy mogli przybory szkolne tutaj poustawiać. Myślę, że za łóżkiem tutaj to będzie fajnie wyglądać, a jeszcze w rogu postawimy do ozdoby kilka kwiatków. Taram, taram, taram! I tak się prezentuje pokój naszego super fajnego chłopaka. Oczywiście brakuje jeszcze tutaj kilku dodatków, znajdźmy jakiś fajny dywan. Myślę, że ten biały będzie idealny. I zobaczmy, cóż my tutaj mamy, jeśli chodzi o dodatki szkolne. Tadam, tadam, szukamy, są książki. Książki oczywiście muszą się pojawić tutaj na półkach. Książki i jakieś segregatory jeszcze. Zatem ustawiamy je tutaj jeden obok drugiego. W końcu jakby takim znakiem rozpoznawczym ucznia są zawsze książki i zeszyty. Dajmy jakąś tutaj ozdobę. O, i fajna będzie rzecz, ta piłka. Nasz uczeń będzie sportowcem. Tadam, tadam, tadam! I kolejny pokój naszego super fajnego ucznia jest już skończony. Zatem zobaczcie, dziewczyny mają gdzie spać. Nasz kolega również ma tutaj łóżko i ma biurko. Czas teraz zrobić pokój do nauki naszych dziewczyn. Zatem potrzebujemy tutaj dwa biurka. Myślę, że klasycznie wybiorę dwa takie same, dwa obok siebie. Kilka oczywiście mebelków tutaj z tyłu, tak aby dziewczyny mogły sobie poukładać swoje ulubione przybory. Dajmy jeszcze, wow, dywaniki w kształcie serduszek. Dobra, to jest chyba czas, aby zmienić jeszcze kolor ścian. Chociaż te ściany różowe mi się podobają, tylko jeszcze zmienimy podłogę.
na coś nieco jaśniejszego. O, może takie coś. Teraz szukamy krzeseł, które będą idealnie tutaj pasować. Chyba wybierzemy po prostu takie obrotowe krzesełka. I czas teraz na sprzęt. Potrzebny jest komputer. Komputer i to różowy. Tadam! Zobaczcie, jaki super fajny różowy monitor. Resztę oświetlenia damy te moje ulubione gwiazdeczki, tak aby wyglądały, jakby były prosto z nieba. Tadam, tadam, tadam! Kolejny pokój jest już zrobiony. Zobaczcie, jak super wygląda. Mega fajnie, możemy włączyć monitory. Dziewczyny sobie mogą tutaj usiąść przy swoich biureczkach, gdzie będą się pilnie uczyć. No i co? Jak Wam się podobają te trzy pokoje? Bo moim zdaniem wyglądają mega, mega, mega fajnie. Jeśli dobrze zauważyliście, został mi jeszcze ten duży pokój. Tutaj stworzymy salę lekcyjną, korytarz szkolny oraz salę gimnastyczną z basenem. Ale to wszystko będzie już w kolejnym odcinku. A teraz czas sprawić, aby te pokoje były jeszcze bardziej przystosowane do uczniów. Zatem znowu sięgam tutaj po przybory szkolne i będziemy potrzebować jakichś fajnych dodatków. Ponownie dziewczyny muszą mieć kilka książek. Będą one poustawiane tutaj na półeczkach. Dajmy różowe i zielone książeczki. Czas wybrać się na polowanie! Zakupy, zakupy! Każdy z uczniów dostanie swój koszyczek, w którym będzie chować swoje rzeczy i wybieramy się do pierwszej miejscówki. Będziemy szukać super fajnych szkolnych rzeczy. Pierwsza rzecz to wysypisko. Czy tutaj znajdziemy szkolne rzeczy? Oczywiście, że tak. Po pierwsze, mamy plecak. Po drugie, jakieś czasopismo, fajna gazetka, notesik. To są chyba farby, z tego co mi się wydaje. No i coś, no co czekam najbardziej, czyli super fajne ubranka. Wybierzmy coś fajnego dla naszego chłopaka. Jakiś zestaw dresów. Na przykład takie cztery. Od razu wpakujemy je tutaj do naszego koszyczka. I może ten plecak czarno-biały właśnie będzie dla naszego chłopaka. Czy coś fajnego tutaj będzie dla dziewczyn? Widzę jakąś fajną sukienkę, czy jakiś taki fajny dres, taki komplet. Pierwsza rzecz, druga mi się podoba, ta sukienka. Pierwsza miejscówka odwiedzona, pędzimy dalej! Jesteśmy tym razem na farmie i przechodzimy do domku. Wow, pierwsza rzecz, jaka mi się rzuciła od razu w oczy, to jest ten słodki misiaczek i instrumenty. Wow, może w ogóle stworzę kiedyś muzyczny pokój. Dajcie znać na dole w komentarzu, czy chcielibyście taki pokój. I jesteśmy tutaj teraz u ucznia i zabieramy mu, słuchajcie, gumkę, kalkulator, przybornik i kilka książek. A teraz czas na coś, czego chyba jeszcze nie było na moim kanale, czyli odbieranie prezentu cotygodniowego. Uwaga, przyciskamy tutaj przycisk i pędzi nasz prezent. Tadam, tadam, tadam! Dobra, mamy to. Jesteście gotowi? Co to może być? Naciskamy. Wow, słuchajcie! To są przybory szkolne! O rany, tutaj chyba jakiś fidget spinner, ołówki, kredki, temperówki i wszystko schowane jest w piórniku. Zatem idealnie się zgadza, bo to jest idealny prezent na dzisiejszy odcinek. Ale nie byłabym sobą, gdybym jeszcze nie sprawdziła tutaj te moje półeczki. Pierwsza rzecz, bierzemy plecak i sprawdzamy dalej. Mam nadzieję, że znajdę jeszcze jakiś plecaczek, bo mi się przydałby jeszcze dla drugiej dziewczynki. Aparat, o, to też fajna rzecz, zawsze się przyda na jakichś szkolnych wycieczkach. Wow, jaka super fajna, duża kredka! Jesteśmy już z powrotem w domku i chyba czas rozpakować te nasze wszystkie zdobycze. Zacznijmy najpierw od tej dziewczynki, która odebrała fantastyczny prezent i zdobyła super fajnego misia. Do tego mamy jeszcze zestaw slajmów, zawsze się przyda podczas jakiejś lekcji. Jeden słoiczek ze slajmem. Przejdźmy teraz nieco tutaj do naszego chłopaka. Jemu udało się zdobyć plecak. Mamy również ubranka i tutaj mamy specjalny wieszaczek, możemy je ustawić. Jest i również super fajna konsola do gry w kształcie pizzy. Cóż dziewczyny tutaj jeszcze znalazły? Kolejny plecak, postawimy go obok biurka. Jest aparat, a skarbów schowajmy jeszcze do szafki. Jakiś notes,
może jeszcze kilka książek. Tak dużo rzeczy udało mi się uzbierać, że powoli braknie mi dla nich miejsca. Mamy jeszcze fajną ramkę ze zdjęciem, chyba z logiem Toka Boka. Zbornik wyląduje tutaj na biurku. I nasze instrumenty. Połóżmy je tutaj również obok plecaczka. Taram, taram, taram! Skończone, kochani! Tak wyglądają pokoje uczniowskie, stworzone w dzisiejszym odcinku. Pokój naszego sportowca, chłopaka, który gra w koszykówkę, który lubi się pilnie uczyć i potrafi grać na gitarze. Sypialnia dwóch uroczych dziewczynek, które uwielbiają przebieranki. No i oczywiście pokój jeszcze uczniowski, w którym to dziewczyny będą się pilnie uczyć, odrabiać lekcje, a czasami grać na komputerze. Szkoła zbliża się już wielkimi krokami. Dajcie znać na dole w komentarzu, do której klasy Wy się wybieracie, kochani. A z tej okazji, że niedługo wrzesień, to słuchajcie, mam jeszcze specjalny zestaw, w którym to stworzyliśmy przepyszny torcik. Pamiętajcie, aby zostawić kciuka do góry i aby zasubskrybować mój kanał. Mam nadzieję, że Wy również w świecie Toka Life World stworzycie takie uczniowskie pokoje. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Pozdrawiam Was. Pa, pa!